Siemaneczko, witam Was w kolejnym poradniku na moim kanale. Tym razem będzie to poradnik, jak ustawić kursor myszki w Windows 10. Dzisiaj w dzisiejszym poradniku wybrałem dla Was kursor myszki animowany, Chroma kursor. Dlaczego taki, a nie inny? Ponieważ mi się spodobał, lubię wystrój RGB. No i właśnie dzisiaj będzie w takim wystroju. Jeśli chcecie inne kursory RGB, to zapraszam Was na tą stronkę, możecie tam sobie poszukać, jest wiele kursorów, wiele wyborów. Ja akurat się skupiłem na tym kursorze, więc przechodzimy już do poradnika. Link macie w przypiętym komentarzu, więc zapraszam tutaj jak najbardziej na tą stronę. Klikacie sobie tutaj, żeby pobrać, następnie przechodzicie sobie w pobrane pliki i wypakujcie sobie ten plik Chroma, żeby po prostu było prościej. Następnie co robicie? Kopiujecie, wchodzicie w komputer, w systemowy dysk, w Windows, szukacie folderu Cursors, następnie wklejacie tutaj sobie kursor myszy, ten właśnie z Chroma. Możecie to w sumie już stąd wyjść. Następnie wchodzicie sobie w panel sterowania, sprzęt i dźwięk, w mysz, no i macie tutaj wskaźniki. No i teraz klikacie sobie tutaj przeglądaj, no i macie folder Chroma i tutaj sobie wybieracie właśnie wedle jak tutaj sobie ustawić. Ja na przykład już widzę, że tutaj jak wezmę sobie Chroma, to będę miał to. Wy sobie możecie ustawić wedle siebie, to jest normal. Praca w tle. Trzeba po prostu popatrzeć, jak to wygląda i będzie po prostu prościej. Ja sobie trochę to powiększę. Wy też sobie możecie powiększyć control i scroll na myszce i będziecie mieli takie powiększenie. Jeśli ktoś nie umie, to od razu tak, żebyście wiedzieli, jak to zrobić. Na przyszłość taki poradnik, to od razu wiadomo, musicie się uczyć. No i wszystko w sumie tutaj sobie zmieniacie. To jest jak coś, to nie mylcie. I teraz tak, no można tutaj wszystkiego tutaj dużo powybierać, pozmieniać. Ja wszystkiego nie będę zmieniał, wszystkiego mi w sumie nie trzeba, ale jak ktoś potrzebuje zmieniać wszystko, no to jak najbardziej ok. Klikacie zastosuj i wasz kursor się zmienia. Nie wiem, czy będzie widać go podczas nagrywki, ale jeśli będzie, no to ok. Następnie, to nie jest koniec poradnika, musicie teraz wejść w kompozycję i powiązania ustawienia. Następnie zapisz kompozycję. A dlaczego? Już otóż mówię. Jeśli zresetujecie swój komputer, wasza myszka wróci do stanu poprzedniego. Nie będzie ona zapisana, będzie wyglądała jak poprzednia, czyli zwykła. Dlatego musicie zapisywać za każdym razem kompozycję i nazwijmy sobie ją RGB, na przykład super, niech będzie. I zapisujemy i to już będzie tutaj zapisane, jak właśnie będziecie chcieli przywrócić, to możecie na przykład sobie przywrócić, tak, w każdej chwili. No i to by było w sumie na tyle z tego poradnika, mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał i naprawdę jest ok. Na taki szybki poradniczek wyjaśniony. Jeśli czegoś będziecie mieli z czymś trudności, to piszcie w komentarzach, ja Wam pomogę. Ewentualnie zapraszam Was na Discorda, który jest w opisie. Tam też możecie pisać. A ja Wam dziękuję za ten poradnik. Jeśli chcecie więcej poradników, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, udostępniajcie dla znajomych i widzimy się za niedługo na kolejnych poradnikach. Cześć!